No, to chyba powiedział Aleksander Kwaśniewski, że wysyłał Wojciech Jaruzelski takie dyrektywy do wojewodów w czasach PRL-u w latach 80. i do pierwszych sekretarzy wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, aby bardzo zabiegać o dobre relacje z lokalnymi biskupami. No to potwierdził Aleksander Kwaśniewski w pani rozmowie. Uważam, że w tych rozmowach jest wiele takich perełek, które powinny być wykorzystywane przez innych dziennikarzy, ponieważ uważam, że niektórzy rozmówcy, pani redaktor, powiedzieli po raz pierwszy publicznie wiele bardzo takich ciekawych faktów historycznych. Rzeczpospolita Kościelna. Zaprasza Magdalena Rigamonti. Rzeczpospolita Kościelna, Magdalena Rigamonti. Moim Państwa gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk, filozof, nauczyciel akademicki. My się nie spotykamy pierwszy raz, księże profesorze. My rozmawiamy, SMS-ujemy. Chciałabym zacząć od SMS-a, którego ksiądz mi wysłał latem tego roku. Ja byłam w Rzymie, wysłałam księdzu zdjęcie z Watykanu i po chwili dostałam SMS-a, który mnie... Za każdym razem, jak go czytam, to mam dreszcze. Moja młodość, piękne lata. Wówczas żyłem w innym świecie. Dzięki temu nasycałem się sztuką, filozofią, ludźmi z całej planety. Obecnie moje powroty do Rzymu są trudne. Umarła część dawnego świata. Ksiądz dzisiaj jest w takiej księżowskiej koszuli. Ksiądz jest dzisiaj w koloradce. Jest ksiądz księdzem, mimo że część tego świata umarła. Jestem duchownym katolickim. Jestem także pracownikiem uniwersytetu. Łączę w sobie dwie, można powiedzieć, profesje. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak napisałem do pani redaktor w SMS-ie latem 2021 roku. Ja dzisiaj i ja z czasów rzymskich w latach 90. XX wieku to trochę dwie inne osoby. Nie w sensie jakiejś tożsamości, ale w sensie wiedzy o świecie czy o Kościele. Wiedza o Kościele tak przytłacza, wiedza o tym, co się w tym Kościele wydarzyło, że ta część świata umarła? Umarło to, co można nazwać takim bezgranicznym zaufaniem do Kościoła jako instytucji. I ja nie ukrywam, że musiałem w ostatnich kilkunastu latach bardzo wiele rzeczy przemyśleć, to znaczy w pewnym sensie na nowo musiałem określić moje miejsce w Kościele, na nowo musiałem określić to, czym jest dla mnie katolicyzm i jak mam dzisiaj rozumieć wiele podstawowych prawd wiary i moralności w ramach wiary, którą wyznaję. Bo ksiądz jest księdzem wierzącym, księże profesorze. Tak, bardzo głęboko wierzącym i to mówię bardzo świadomie. Natomiast czym innym jest wewnętrzna wiara jako relacja z Panem Bogiem, a czym innym jest przynależność do Kościoła jako instytucji. Ja przyjechałem do Rzymu jesienią 1992 roku i wówczas moja wiedza o Watykanie, o Kościele w Europie czy na świecie, owszem, była dość szeroka, ale ciągle, że tak powiem, taka powierzchowna. I lata 90. dla mnie to był naprawdę bardzo piękny czas. Studia, filozofia, Rzym, ludzie z całego świata, liczne konferencje naukowe, sympozja, kongresy. W związku z tym ja chłonąłem całym sobą
te wszystkie możliwości, które dawał mi w sumie prawie 5-letni pobyt w Wiecznym Mieście w latach 90. XX wieku. Wówczas nie było jeszcze internetu, nie było szybkiego przepływu informacji i w tamtej epoce tak naprawdę prawie w ogóle nie docierały do nas jako księży studentów żadne negatywne informacje dotyczące różnego rodzaju trudnych spraw w Kościele. To w Rzymie tak naprawdę nie istniało, gdy chodzi o nawet nasze często prywatne rozmowy między duchownymi. To był czas, kiedy 3 lata po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, jak stała się demokratycznym krajem, to był czas tuż przed podpisaniem konkordatu. To był czas, kiedy już religia w Polsce weszła do szkół. Ksiądz pamięta tę wzrastającą siłę Kościoła w Polsce w tamtym momencie? Pamiętam szczególnie tę wzrastającą rolę Kościoła w ramach przygotowań do wyborów do Sejmu Kontraktowego, czyli do wyborów 4 czerwca roku 1989, i pamiętam to, co się działo zaraz w tych latach po transformacji ustrojowej, i rzeczywiście to był czas takiego, można powiedzieć, zwycięstwa także Kościoła katolickiego jako instytucji, takiego pewnego triumfalizmu, i miało to swoją podstawę w rzeczy, no ponieważ w taki sposób przygotowano naszą polską transformację ustrojową. Warto może o tym pamiętać, że pierwsza wersja naszej transformacji, którą przygotował rosyjski ambasador Borys Aristow, no przewidywała takie oto rozwiązanie, że miały być 3 listy do tych wyborów kontraktowych, to znaczy miała być lista PZPR, miała być lista Solidarności, miała być odrębna lista Kościoła katolickiego jako instytucji. No później z tego zrezygnowano, natomiast przewidziano dla Kościoła katolickiego inną rolę, to znaczy takiego, można powiedzieć, parasola ochronnego, czy takiego gwaranta tego porozumienia, które zostało zawarte w Magdalence. W związku z tym można powiedzieć tak, Kościół katolicki czy przedstawiciele Kościoła katolickiego, duchowni Kościoła katolickiego, gdy chodzi o przygotowania do polskiej transformacji, mieli bardzo duży wkład, można powiedzieć, instytucjonalny, i w ramach przygotowania transformacji ustrojowej przewidziano oczywiście także wiele korzystnych rozwiązań dla Kościoła katolickiego w Polsce i także wielu innych kościołów i związków wyznaniowych. Gwarantem czy spoiwem? I tym, i tym. To znaczy Kościół katolicki w Polsce, no, tym się różni od Kościoła katolickiego w Niemczech, we Francji czy w Australii, że mamy, no, po prostu inne dzieje, inną historię. Ale to daje ogromne poczucie władzy, takie bycie spoiwem, bycie gwarantem, tak, bycie, prawda? To tak. Już, no, siła. Tak, ale skąd to się wzięło? No warto o tym pamiętać. Pierwsze to są zabory, prawda? Gdy nie ma państwa polskiego, to czyli taką... tak daleko sięgamy. Tak, no oczywiście, no żeby to zrozumieć, skąd to się wzięło, prawda? W związku z tym okres zaborów wywindował taką społeczną pozycję duchownych i Kościoła katolickiego jako instytucji, ponieważ no, przez ponad 120 lat tym takim, można powiedzieć, piastunem polskiej niepodległości czy tradycji, no, był Kościół katolicki i jego instytucje czy jego duchowni. No, później przychodzi wiek XX, dwie wojny światowe, później komunizm. No, ciągle mamy taką wyjątkową pozycję Kościoła katolickiego. Do tego dochodzi jeszcze powstanie Solidarności. W związku z tym, gdy są przygotowania do transformacji ustrojowej w drugiej połowie lat 80., no to nawet na Kremlu było oczywiste, a mamy to chociażby potwierdzone w wypowiedziach Borysa Aristowa, że nikt nie zakładał przeprowadzenia w Polsce transformacji bez takiej czy innej formy udziału Kościoła katolickiego w tym procesie. Ale ona miała być ogromna. Jak ksiądz mówi o tych 3 listach, no to to jest Kościół jako trzecia władza tak naprawdę. No, PZPR, opozycja i Kościół, czyli komuniści zakładali, że
będą w ogromnej mniejszości, że te i kościoły pozycjoniści ich przykryją. To znaczy, taki był projekt przygotowany na Kremlu i warto być może pytać o szczegóły tego projektu, bo ciągle niewiele wiemy, gdy chodzi o taką naszą wiedzę historyczną. Natomiast no, oczywiście była przewidziana taka czy inna rola, natomiast cały czas myślano o zagwarantowaniu jednak dominacji dla tej strony rządowej czy partyjnej, gdy chodzi o PZPR, ZSL czy Stronnictwo Demokratyczne, SD. Natomiast uważam, że tutaj jest ciągle wiele do przebadania, ponieważ jeśli przepada ten model zaproponowany przez Borysa Aristowa, przechodzimy do wersji drugiej udziału Kościoła katolickiego, gdy chodzi o bycie właśnie takim stróżem, gwarantem, stąd obecność przedstawicieli Kościoła katolickiego, gdy chodzi o obrody w gdy chodzi o dyskusję w Magdalence, rozmowy w Magdalence, gdy chodzi o Okrągły Stół. Przedstawicieli duchowieństwa było więcej niż kobiet. No przecież to wszystko potwierdzają pani rozmówcy. Ja odrobiłem pracę domową, wysłuchałem wszystkich podcastów, bardzo gratuluję. I to wszystko, o czym teraz mówimy, no, potwierdzają tacy rozmówcy jak Leszek Miller czy Aleksander Kwaśniewski. Natomiast jest tutaj wiele bardzo trudnych pytań, których nikt w Polsce nie stawia i może w tej rozmowie je postawmy. To znaczy, jaki mandat negocjacyjny podczas rozmów w Magdalence czy przy Okrągłym Stole mieli przedstawiciele Kościoła katolickiego? To znaczy, kogo oni reprezentowali? Czy oni reprezentowali całą konferencję Episkopatu Polski? Czy oni reprezentowali prymasa Polski? Czy oni reprezentowali Watykan, a szczególnie sekcję polską sekretariatu stanu, której wówczas przewodniczył ksiądz prałat Józef Kowalczyk? No, jak wyglądały te ustalenia po stronie kościelnej? Mnie to niezwykle interesuje. Ale dotarł ksiądz do tych odpowiedzi? Nie, to znaczy, no, bo tych pytań nikt nie stawia. Ja nie jestem historykiem, w związku z tym no, nie mam też czasu, żeby tym się zajmować. Natomiast ksiądz nie jest historykiem, ale ksiądz tropi te... Jestem, tak. Te relacje państwo-kościół. Dlaczego? Ponieważ jestem historykiem, gdy chodzi o pewną tradycję rodzinną. Ja pochodzę z północnego Mazowsza, pewne tradycje szlachty ciechanowskiej. W moim domu zawsze tematy historyczne były każdego dnia podejmowane, w sensie książek, analiz. W związku z tym taką wrażliwość historyczną mam w moich genach czy w mojej krwi. Natomiast jeśli chodzi o politykę, ja miałem być politykiem, ponieważ po maturze studiowałem przez 2 lata na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, to ten wydział przygotowywał polską dyplomację. Teraz SGH. Dokładnie, tak, ale już nie ma jakby teraz tej misji dyplomatycznej, którą kiedyś miała Szkoła Główna Planowania i Statystyki. W związku z tym to moje przygotowanie takie historyczno-polityczne było czymś, co poprzedziło moje przygotowanie filozoficzne czy teologiczne. W związku z tym ja wcześniej byłem historykiem i politykiem w takim sensie wiedzy, natomiast dopiero później stałem się duchownym i filozofem. Czyli kogo reprezentowali duchowni w Magdalence i podczas Okrągłego Stołu? Bo może jest jeszcze czwarta odpowiedź. Czy oni nie byli przedstawicielami obcych służb? Tak, no ja to wykluczam. Myślę, że wariant najbardziej prawdopodobny jest taki, że to wiemy z wielu innych wypowiedzi. Architektem całego projektu był generał Czesław Kiszczak. Bardzo dosadnie, w mocnych słowach potwierdziła to żona pana generała już po śmierci pana generała Czesława Kiszczaka. No, on był architektem w sensie opracowania wszystkich szczegółów, koncepcji i tak dalej. I to myślę, że pan generał Czesław Kiszczak wyznaczył określoną rolę w tym procesie dla Kościoła katolickiego i myślę, że były prowadzone bardzo precyzyjne negocjacje, podejrzewam, na linii prymas Polski, władze konferencji Episkopatu Polski i sekcja Polska
Polska, biskup Kowalczyk. Wtedy jeszcze ksiądz prałat, sekcja polska sekretariatu stanu. Wydaje mi się, że bardzo uważnie był nadzorowany cały ten proces polskiej transformacji, także gdy chodzi o Watykan. A wszystko rozpoczyna się od wizyty Gorbaczowa u Jana Pawła II, gdy... 87? Nie, to było wcześniej. Zaraz po przejęciu władzy w ramach sowieckiej pierestrojki i wówczas mamy bardzo takie, można powiedzieć, prorocze wypowiedzi i Jana Pawła II, i Gorbaczowa, gdy chodzi o budowę wspólnego europejskiego domu. Ale wtedy na początku lat 90. ksiądz się polityką nie interesował. Ksiądz zanurzył się w edukację w Rzymie. Wiem, że wtedy w Rzymie spotkał ksiądz studentów, seminarzystów Maciela de Golado, wszystkich pięknych, powyżej 1,80 m, którzy potem okazali się ofiarami tego człowieka. To zanim o Rzymie, to jeszcze dwa zdania, gdy chodzi o polską politykę. To znaczy, ja oczywiście wziąłem udział w wyborach 4 czerwca. Pamiętam, jak przez wiele godzin drukowałem różnego rodzaju ulotki przedwyborcze wspierające listę oczywiście Lecha Wałęsy. Także wziąłem taki praktyczny udział. Mhm. Miałem też wcześniej taką kartę, powiedzmy, może nie solidarnościową, ale w sensie śledzenia prasy podziemnej, czytania tygodnika Solidarność po wprowadzeniu stanu wojennego. Także ja w pewnym sensie jestem z pokolenia Solidarności. Miałem 15 lat, gdy się narodziła Solidarność. W związku z tym przeżyłem bardzo świadomie powstanie Solidarności, stan wojenny. Lata 80. to był czas dla mnie niezwykle takiego, można powiedzieć, głębokiego czytania, śledzenia artykułów, publikacji drugiego obiegu. Co więcej, ja miałem możliwość wyjazdu w 86 roku na Zachód przez kilka miesięcy. Po drugim roku studiów na handlu zagranicznym byłem w Niemczech, w Austrii, znałem języki obce. W związku z tym ja wstępuję do seminarium w roku 86, mając 21 lat i mając już bardzo szerokie przygotowanie, można powiedzieć, literackie, europejskie, językowe. Jestem 6 lat w seminarium i w 92 wyjeżdżam do Włoch. Jestem przez kilka miesięcy w Perugii. To jest Uniwersytet dla Cudzoziemców, tam się uczę języka włoskiego, kultury włoskiej i w lutym 93 roku rozpoczynam studia doktoranckie z filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. To jest uczelnia często nazywana Harvardem Kościoła Katolickiego. Rzeczywiście tak można powiedzieć, nawet jeśli dzisiaj ta uczelnia przeżywa kryzys, ale jeszcze ja, że tak powiem, miałem przyjemność lat 90., gdy to były świetne lata tej uczelni, no i tam poznaję profesorów z całego świata, czy studentów naprawdę ze wszystkich kontynentów. I to jest dla mnie niezwykła przygoda intelektualna. I poznaję tam także legionistów Chrystusa. Ofiary, drapieżcy. O tym się dowiedziałem dopiero w roku 2005 bądź 2006. Przyjaciela Dziwisza. Natomiast, no tak to wyglądało, ale warto może dopowiedzieć jedną rzecz, to znaczy... W latach 90. legioniści Chrystusa byli już potężni, ale nie mieli swojego w Rzymie uniwersytetu. W Rzymie jest kilkanaście uczelni papieskich, które są własnością Stolicy Apostolskiej, ale są położone poza Watykanem na terenie Rzymu i wtedy jeszcze legioniści nie mieli własnego uniwersytetu, otworzyli go dopiero pod koniec lat 90. Regina Apostolorum, Królowa Apostołów, to jest ich nowa uczelnia. Natomiast przed powstaniem tej uczelni studiowali na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W związku z tym to byli moi koledzy na przykład z seminariów doktoranckich czy z niektórych wykładów monograficznych. W związku z tym ja z tymi studentami z Meksyku, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii czy z Włoch czy z Niemiec prowadziłem naprawdę bardzo ciekawe różnego rodzaju dyskusje. Co więcej, byłem też zapraszany przez nich do
ich siedziby w Rzymie. Także można powiedzieć, że dość dobrze poznałem Legionistów Chrystusa w latach 90. od jak najlepszej strony. Były tylko może dwie rzeczy, które mnie niepokoiły. Wygląd? Wygląd to patrzyłem. Oni byli piękni, księży. I są profesor. Do dzisiaj, to znaczy oni byli bardzo. Piękni, tak. Wysportowani, z reguły latynoscy, prawda? Z tak. reguły pięknie opaleni. Dbali o estetykę, ale to dawało takie poczucie, nie wiem, siły, pewności siebie. I drogie okulary jeszcze. Ale to jest może taki bardzo barwny opis, ale no wyobraźmy sobie Rzym, Plac Wenecki, wiosna i wschodzące nad Rzymem słońce, które się przebija i zagląda na Plac Wenecki. Już Rzym jest zatłoczony i zajęcia się zaczynały na uniwersytecie o 8:30 były pierwsze wykłady. Po 8 podjeżdżał na Plac Wenecki w latach 90. taki długi, już zużyty, stary autobus, Mercedes, niemiecki Mercedes. I za kierownicą siedział legionista w koloratce, który przywoził na wykłady 50 studentów legionistów, którzy wysiadali na Placu Weneckim i dwójkami szli na uniwersytet. To naprawdę było takie, można powiedzieć, wręcz no hollywoodzko-filmowe wydarzenie. Ja zawsze patrzyłem na to z dużym takim, można powiedzieć, nawet może podziwem, bo to, to dawało takie poczucie, że jest coś, co funkcjonuje w Kościele katolickim, co, że tak powiem, daje takie przekonanie, że jest pewna siła w instytucji. Co więcej, ja się do tego przyznaję, do 2005 roku, do 2006 roku, ja w niektórych moich wypowiedziach publicznych przekonywałem moich słuchaczy, że być może Legioniści Chrystusa w przyszłości zajmą miejsce dominikanów i jezuitów, gdy chodzi o taką rolę, jaką zakon może odgrywać w Kościele katolickim. Tak, takie miałem przekonanie. A to byli mężczyźni stłamszeni psychicznie, fizycznie, gwałceni, molestowani, mobowani. To byli ludzie ze złamanymi kręgosłupami, choć w pięknych ciałach. Do jednego z nich, do Amerykanina, po tym, gdy się dowiedziałem wszystkiego już z raportów, z mediów, napisałem bodajże w 2009 czy 2010 roku taki osobisty list mailowy do Stanów Zjednoczonych. Akurat on wystąpił od legionistów i stał się duchownym w jednej z diecezji amerykańskich. Pisząc o tym wszystkim, o czym teraz mówimy, dlaczego on mi jako no, kolega w latach 90. nie powiedział. Niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Nie wiem, co on sądzi o tym wszystkim. Natomiast może taka ciekawostka. Otóż nawet w latach 90., gdy spotykałem legionistów, gdy oni do mnie przyjeżdżali na kawę do kolegium polskiego, w którym mieszkałem, bądź gdy ich odwiedzałem, bądź gdy rozmawialiśmy przy kawie podczas przerw na uniwersytecie, były dwie rzeczy, które mnie zastanawiały. Pierwsza to był swego rodzaju kult jednostki, gdy chodzi o założyciela. Maciela. Maciel de Goladu. Ja go nigdy nie spotkałem w sensie takiego spotkania face to face, natomiast dość często moi rozmówcy, legioniści opowiadali, że na przykład przyjechał ich założyciel do Rzymu, albo że, nie wiem, odbywa jakąś podróż, nie wiem, do Ameryki, albo że robi coś bardzo ważnego. To zawsze mi to trochę śmieszyło, że gdy zaczynali mówić o założycielu, to tak jakby mówili o jakimś półbogu, świętym, czy kimś absolutnie ponadludzkim. No to mi pachniało takim kultem jednostki, który w Polsce znamy z czasów PRL-u czy z czasów komunizmu. Tego nie rozumiałem. Trochę mnie to śmieszyło, ale czasami mówiłem sobie, może rzeczywiście no to jest Bóg na ziemi w sensie świętego człowieka, który absolutnie przewyższa innych swoją genialnością
cnotami, które posiada. Także to była jedna rzecz, która mnie zastanawiała i która mi trochę nie pasowała do tego całego obrazu. I druga rzecz to była taka zmowa milczenia, ja to dzisiaj nazywam zmową milczenia, ale wtedy to była taka dyskrecja, to znaczy przesadna, której nie rozumiałem. No ponieważ jeśli mówi się prywatnie o pewnych kwestiach dotyczących funkcjonowania, nie wiem, miejsca, w którym się mieszka, gdy chodzi o kolegów, gdy chodzi o zakon, no to wiadomo, że zawsze są jakieś problemy, że ktoś, nie wiem, zrobił coś złego, że ktoś musi być wydalony, że są jakieś spory, że są jakieś skandale. No takie jest po prostu życie. Nic to ludzkie nie jest mi obce, także w zakonie. Niestety ja przez kilka lat, znając jednego słowa, jednego zdania negatywnego na temat całego zakonu i wszystkich członków tego zgromadzenia. No ja tego nie rozumiałem, nie zgadzałem się z tym, że no, może być raj na ziemi. To mnie niepokoiło. Dopiero po już komisyjnym badaniu tych wszystkich spraw umiera Jan Paweł II, przychodzi Benedykt XVI, jest zarząd komisaryczny, jest to osądzony, czy może oceniony założyciel. Wówczas się okazuje co? Że wszyscy członkowie zgromadzenia musieli składać czwarty dodatkowy ślub dyskrecji, ślub milczenia. Czyli oprócz ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, to są śluby zakonne, był dodawany, a to wprowadził bez zgody Watykanu założyciel, czyli Marcial de Golado, wszyscy musieli składać czwarty ślub, ślub dyskrecji, ślub milczenia, gdy chodzi o wewnętrzne sprawy zgromadzenia. W związku z tym Benedykt XVI musiał podjąć decyzję, żeby skasować ten dodatkowy ślub dla całego zgromadzenia. Ksiądz biskup Stanisław Dziwisz dostawał listy od tych chłopaków, wiedział o tym wszystkim, nie poinformował papieża. Wiedział też o innych rzeczach, o których my dzisiaj wiemy. Wynika to z rozmów, wynika to z różnych śledztw dziennikarskich, wynika to również z tego, co ksiądz profesor mówi publicznie na temat arcybiskupa kardynała Dziwisza. Czy ta wiedza i ta informacja o tym, że on o tych wszystkich przestępstwach wiedział, nie detronizuje kardynała Dziwisza, nie powinna sprawić, że on powinien być osądzony, że powinien być traktowany jak normalny obywatel, a nie ktoś lepszy, ktoś wyższy, ktoś wspanialszy, ktoś niemal święty, no bo był przecież prawą ręką Jana Pawła II? I czy to nie powinno wpłynąć na relacje państwo-kościół w Polsce? W reportażu Don Stanisław Postscriptum do słowa sprawa narodowa w kontekście kardynała Stanisława Dziwisza i pamięci o Janie Pawle II. Ja to też teraz chcę stanowczo powtórzyć. Dla mnie te wszystkie wątpliwości dotyczące pontyfikatu Jana Pawła II i kardynała Dziwisza i wielu innych oczywiście postaci, które towarzyszyły Janowi Pawłowi II, gdy chodzi o Polskę, to jest sprawa narodowa. Dlaczego? Ponieważ no, w Polsce no, ale to zespolenie... W jakim kontekście narodowa, bo powinniśmy się tym zająć i to rzuca cień na funkcjonowanie naszego państwa? Czy... Tak, i może inaczej. To znaczy no, w Polsce mamy to takie, można powiedzieć, połączenie, takie naczynia połączone, gdy chodzi o kwestie kościelne, państwowe, historyczne, no trudno interpretować adekwatnie lata 80. czy 90. w Polsce, no bez uwzględnienia pontyfikatu Jana Pawła II. W związku z tym wyjaśnienie do bólu tych wszystkich wątpliwości jest sprawą narodową, że służy oczyszczeniu, czy powinno to wszystko służyć oczyszczeniu naszego życia politycznego, czy naszego życia publicznego, ale jest sprawa, uważam, pani redaktor, tysiąc razy głębsza niż jakieś różne listy, które pisali niektórzy legioniści Chrystusa do Rzymu. Otóż w roku 1997
1908 przyjechała specjalna delegacja ze Stanów Zjednoczonych i z Meksyku do Rzymu. W składzie tej delegacji było kilku prawników i kilka ofiar Maciela de Golado, byłych legionistów, którzy byli wcześniej członkami tego zgromadzenia. I ta delegacja przyjechała do kongregacji nauki wiary. Złożyli oni długie wyjaśnienia, byli wielokrotnie przesłuchiwani przez urzędników kongregacji nauki wiary i rozpoczęto postępowanie procesowe przeciwko założycielowi legionistów Chrystusa. No i do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego to postępowanie zostało umorzone pod koniec roku 1999. W związku z tym nie mówimy... Nie wiadomo, czy spekulujemy, księże profesorze? No możemy spekulować, jakie były motywy. Przyjaźń kardynała Dziwisza, wówczas księdza Dziwisza z tym przestępcą, z założycielem legionistów. To był główny powód? To, że on o tym wszystkim wiedział i to, mówiąc językiem kolokwialnym, przyklepywał? Moje przypuszczenie idzie trochę, że tak powiem, w innym kierunku. To znaczy, miał bardzo wielu przyjaciół w Watykanie, Maciel de Golado. I to byli bardzo wpływowi, potężni jego protektorzy. No, warto pamiętać o tym, że pierwszy raz był zawieszony w swoich funkcjach kapłańskich w latach już 50. XX wieku. I później wielokrotnie był zawieszany i odwieszany, gdy chodzi o kary kościelne. To znaczy zawsze, że tak powiem, byli ci, którzy widzieli jego niecne czyny i byli ci, którzy go z tych jego tarapatów wyciągali. Jakieś usługi, bo... To nie mogło być bez interesu. Tak. Ja często takiej metafory używam, nawiązując do Fiodora Dostojewskiego. Otóż uważam, że gdyby dzisiaj Dostojewski pisał swoje powieści, to byłby zawstydzony, że jego bracia Karamazow czy Zbrodnia i Kara to jest nic w porównaniu z tym, co się rzeczywiście wydarzyło za sprawą założyciela Legionistów Chrystusa. Tak, to jest tego rodzaju sprawa, gdy chodzi o połączenie wszystkich możliwych wątków, które dzieją się w świecie, gdy chodzi o politykę, gdy chodzi o służby specjalne, gdy chodzi o pieniądze, gdy chodzi o seks, gdy chodzi o pedofilię, gdy chodzi o religię, gdy chodzi o mistykę, gdy chodzi o władzę w Kościele. To w tej historii jest wszystko połączone. Ja się dziwię, że nie ma jeszcze dzisiaj filmów hollywoodzkich, które by nawiązywały do tej absolutnie nieprawdopodobnej historii. Może Kościół katolicki, może Watykan ma wpływy też w Hollywood, księże profesorze, i po prostu to blokuje. Nie sądzę. To znaczy uważam, że ciągle osoby, które opisują tę sprawę, nawet jeśli to są dobrzy dziennikarze czy autorzy książek, to ciągle są na powierzchni badania problemu. Dlaczego? Ponieważ żeby wejść w głąb, żeby wypłynąć na głębie, trzeba mieć w tej sprawie głębokie zrozumienie religii, wiary, Watykanu, Kościoła od środka. Uważam, że tylko osoba będąca w środku, w sercu Kościoła mogłaby napisać taki absolutnie wiarygodny scenariusz dla absolutnie hitowego filmu hollywoodzkiego. Czyli jeśli ksiądz by został w tym Watykanie, w tym Rzymie wtedy, to mógłby być ksiądz taką osobą. Tak ksiądz wrócił do Polski i tu swoją karierę naukową rozwijał. Ale nie, myślę, że mam wiedzę, która wystarcza, no żeby napisać... Czekam. Dziękuję za propozycję. Czekam, naprawdę czekam. Dziękuję za propozycję. Tak, bo wszystkie warunki ksiądz spełnia. Tak, częściowo ja ten scenariusz mam nawet w głowie, także myślę, że nawet pisanie byłoby zbyt dużo czasu. Detronizacja kardynała Dziwisza powinna nastąpić? Powinno, nie wiem jakie są, nie znam tych słów kościelnych, które powinny być do niego zastosowane. Czy on powinien być sądzony jak normalny obywatel? Teraz nie mówię już tak. Tylko o sprawie karnej, o sądach, tylko powinien być traktowany jak
a normalny obywatel, pytam o to, bo my mamy w Polsce, ja sama na tym się łapię, widzę koloratkę i dygam. Tak? Widzę księdza i dygam. Dzisiaj to zrobiłam, witaliśmy się i też dygnęłam, jakbym była 12-letnią uczennicą i ksiądz przyszedł na religię, albo tak, po kolędzie. To ta struna katolicka drga także w sercu pani redaktor, ale to jest akurat niewłaściwe. To trzeba zmienić, ponieważ... Ale drga i to jest gdzieś w naszym DNA. Ale no to znaczy, no, tylko że przez taką postawę państwa jako osób świeckich doszliśmy do tego, że tak powiem, no nie chcę użyć mocnego słowa, ale no do tego krachu, który mamy obecnie w Polsce. Gdzie państwo byli wszyscy przez ostatnich 20 lat? Ale politycy dygają. No tak. Politycy dygają, bo to, że ja dygam, ale, to jest mniejsza szkoda ale niż... Ale ja powiem więcej, panie redaktor. Gdy ja po powrocie w 1998 roku zacząłem z przerażeniem odkrywać realny ogląd Kościoła katolickiego w Polsce, to zacząłem o tym mówić z politykami, ale... Od którego ksiądz zaczął? Tak, może powiem trochę inaczej. Dlaczego ja żyłem w takim, można powiedzieć, odrealnionym obrazie? No to jest trochę może historia mojego życia, ponieważ ja tak naprawdę nie byłem częścią takiego życia kościelno-parafialnego nigdy. Do momentu, że tak powiem, już powrotu z Włoch. Dlaczego? Nie byłem ministrantem. Zostałem ministrantem, będąc studentem w Warszawie. Owszem, byłem lektorem, czytałem czytania podczas mszy świętych od pierwszej komunii świętej, ale nigdy nie byłem ministrantem, nie brałem udziału w zbiórkach ministranckich, nie bywałem na plebaniach, nie miałem znajomych księży. Czyli krzywda się księdzu nigdy nie stała? Nie, w tym sensie, że nie miałem realnego obrazu kościoła od środka. Nie miałem żadnego pojęcia, czy zielonego pojęcia, gdy chodzi o realne zjawiska, problemy, skandale, które także w latach 80. no, miały miejsce w Polsce. W związku z tym ja z takim, można powiedzieć, idealnym obrazem Kościoła przychodzę do seminarium. Sercem otwartym po prostu. No tak, szczerze, ja się tego nie wstydzę, tak to było. I co więcej, 6 lat studiów seminaryjnych dla mnie to był niezwykły czas lektur, pracy dziennikarskiej, bo przez 3 lata redagowałem, byłem naczelnym redaktorem takiej gazetki ściennej, która była tygodnikiem, także co tydzień to było. Czuł, że pleban to jest ktoś lepszy, że jest inaczej traktowany, że ma jakiś rodzaj specjalnej nie, atencji? Nie, to znaczy... No bo to, że ja dygam, to jest właśnie... Nie, ale to jest uważam może marginalne, to znaczy ja tylko coś innego chcę powiedzieć, to znaczy że ja właśnie w czasach seminaryjnych znowu żyję, można powiedzieć, w takiej bańce, powiedzmy, no, medialnej, gdzie byśmy powiedzieli, w takim, można powiedzieć, no, w takim świecie trochę oddalonym od tego świata rzeczywistego. Z takim moim stanem świadomości wjeżdżam do Włoch. Nie pracowałem w parafii jako wikariusz. W związku z tym ja tej kuchni kościelnej nie poznałem. I co więcej, znowu we Włoszech wchodzę w świat, nie wiem, uniwersytetu, filozofii i tak dalej. Dokładnie. W związku z tym ja dalej nie mam realnego obrazu Kościoła jako instytucji. I wraca ksiądz i co? To znaczy nie. Był taki pierwszy przełom, rok 1993, gdy chodzi o Londyn i poznanie przez pryzmat Wielkiej Brytanii już wówczas realnego problemu pedofilii i homoseksualizmu w kościele katolickim i w kościele anglikańskim. Ale wtedy ksiądz jeszcze machał ręką? I nie, mówił, nie. To co był... tam, do wrogowie. Nie, absolutnie nie. To był dla mnie duży przełom i ja bardzo zawdzięczam, czy jestem wdzięczny moim ówczesnym rozmówcom, Anglikom czy Irlandczykom mieszkającym w Londynie, ponieważ to był dla mnie ogromny, ogromny przełom i od tamtego czasu zacząłem badać te zjawiska, gdy chodzi o inne kraje, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Niemcy, ponieważ też znałem dobrze niemieckie, w Niemczech też bywałem. W związku z tym w kilku niemieckich diecezjach miałem realny obraz wielu problemów w połowie lat 90. XX wieku, ale wówczas
Do głowy mi nie przyszło, że mogą być jakieś problemy w Watykanie bądź w Polsce. W związku z tym, papieża Polaka. Nie miałem faktów, nie miałem wiedzy. Dopiero po powrocie zaczynam przecierać oczy ze zdumienia, czyli końcówka lat 90. XX wieku. I widzi ksiądz też to bratanie polityków i kościoła. Widzi ksiądz to dyganie polityków w stosunku do hierarchów kościelnych. Widzi ksiądz tę siłę hierarchów? To jest bardziej skomplikowane. To znaczy ja doświadczam. Że ksiądz dokumentuje te wszystkie. Tak, ale to takie łuki. Ksiądz wie, kiedy Aleksander Kwaśniewski zbratał się z kościołem, kiedy się spotkał na kolędowaniu z arcybiskupem Głudziem. No wiemy, o czym rozmawiano w salonce w samolotu prezydenckiego, zanim prezydent Aleksander Kwaśniewski wysiadł w Charkowie, prawda? Także warto to wszystko gdzieś dokumentować. To są takie perełki. O czym rozmawiano, księże profesorze? No, do pewnego momentu rozmawiano, później z dużym trudem rozmawiano, ale to wszystko było wyjaśnione już w rozmowie pani redaktor z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Ale może takie ciekawostki, jak to było widziane z mojej strony. To znaczy ja na przykład pod koniec seminarium, czyli początek lat 90., doświadczałem na własnej skórze tego głębokiego zaangażowania się Kościoła w polską transformację, w Magdalenkę i wybory 4 czerwca, ponieważ wówczas udało się propagandzie postkomunistycznej wykreować w Polsce takie przekierowanie niechęci społecznej z czerwonych na czarnych. To znaczy wówczas mówiono dość często, że wcześniej rządzili czerwoni, a teraz rządzą czarni. No, taka propaganda zgodna z prawdą trochę. I na początku lat 90. to skutkowało taką dużą niechęcią na ulicy czy gdzieś powiedzmy w sklepie. Pamiętam, że jeśli wychodziliśmy w 91 czy 2 roku jako klerycy w czasie wolnym z seminarium na spacer czy do sklepu czy do księgarni, to w czasie takiego powiedzmy godzinnego wyjścia czy dwugodzinnego można było kilka razy usłyszeć takie wiązanki wulgarne od różnych osób, często może nie trzeźwych, ale takie pod adresem właśnie czarnych, że tutaj czarni rządzą, że czarni odpowiadają za bezrobocie, za zamykane zakłady pracy i tak dalej. Także ta niechęć społeczna dużej części społeczeństwa była odczuwalna na początku lat 90. Ja tego doświadczyłem. No ale potem ksiądz nie tyle kolekcjonował, bo to, że ksiądz kolekcjonuje te perełki zetknięcia polityki i kościoła, a w zasadzie zetknięcia polityków i hierarchów, to ksiądz to jeszcze analizuje, bo ja mam takie poczucie, rozmawiając z księdzem profesorem, że każdą tą perełką, każdą tą historią ksiądz udowadnia, że to jednak nie ci świeccy rządzą w państwie. Że to jednak Kościół ma tak zdecydowany wpływ na rozmaite sytuacje, że że to królem Polski jest Jezus Chrystus, mówiąc tym językiem Prawa i Sprawiedliwości obecnym. No tak, kwestia królowania Jezusa Chrystusa to jest odrębny problem, na odrębny to jest podcast. Też, natomiast ja bym to trochę bardziej doprecyzował. To znaczy, czym innym jest moralne, światopoglądowe, aksjologiczne oddziaływanie Kościoła na społeczeństwo, a czym innym jest oddziaływanie personalne, polityczne czy takie decyzyjne. Gdy chodzi o ten pierwszy aspekt, tacy jesteśmy jako społeczeństwo. Mamy badania CBOS-u z roku 2021. Gdy chodzi o Kościół katolicki, w 90% nasze społeczeństwo jest katolickie, to znaczy 87% mieszkańców naszego kraju zostało ochrzczonych w Kościele katolickim.
W związku z tym tak długo, jak ktoś nie dokonuje aktu apostazji, jest członkiem Kościoła katolickiego. W związku z tym także w roku 2022 prawie 90% polskiego społeczeństwa to są katolicy. W związku z tym czymś naturalnym jest oddziaływanie aksjologiczne, religijne, biblijne, moralne Kościoła jako instytucji na tę większość społeczeństwa. Ale inne badania mówią, że tylko 2% badanych wskazuje biskupów jako autorytet. No więc... tak, no to jest pytanie już do księży biskupów, co zamierzają z tym fantem zrobić, ale no wiemy, jak ostatnie lata zmieniły podejście ludzi do biskupów. Ale żeby jeszcze doprecyzować, czy czymś naturalnym jest oddziaływanie aksjologiczne, duchowe, religijne? Natomiast bardziej wątpliwe jest to drugie, instytucjonalne, decyzyjne czy personalne. I ono było, chodzi o ostatnie lata, rzeczywiście bardzo duże w czasie Festiwalu Solidarności, czyli rok 80-81. Było jeszcze większe w stanie wojennym, ponieważ w stanie wojennym duża część naszego życia społecznego czy artystycznego przeniosła się z teatrów czy kin do parafii czy do kościołów. To wywindowało taką instytucjonalną rolę Kościoła w naszym kraju i jeszcze bardziej ta rola była podkreślona podczas Magdalenki, Okrągłego Stołu i tych pierwszych lat naszej transformacji, ponieważ no, Kościół katolicki jako instytucja no, był obecny w całym tym procesie. Natomiast no, już po dokonaniu tej transformacji, czyli mamy 33 lata, no, powstają pytania, jak powinna wyglądać obecność Kościoła katolickiego jako instytucji w sytuacji, gdy społeczeństwo, mamy partie polityczne i już nie jest potrzebny ten parasol Kościoła katolickiego jako instytucji, który był potrzebny 40 czy 50 lat temu. Albo ten gwarant, o którym ksiądz mówił. Dokładnie, czy gwarant. W związku z tym mamy pytanie zasadnicze, które w Polsce jest prawie w ogóle zepchnięte na margines. To znaczy, jak my sobie wyobrażamy nasz polski model rozdziału Kościoła od państwa, albo jeszcze inaczej, jak ten rozdział między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi przeprowadzić, żeby ten rozdział nie był eliminacją religii z życia publicznego. Czym innym jest rozdział Kościoła od państwa, a czym innym jest obecność religii w życiu publicznym. Mamy w świecie różne modele. No, warto w Polsce podjąć po raz pierwszy ten temat, bo on nie jest podjęty od kilkudziesięciu lat. Czego my tak naprawdę chcemy? A ksiądz, jako ksiądz, przedstawiciel Kościoła katolickiego, czego by chciał? Naukowiec, badacz? Tak, to wymaga pewnego konsensusu. Tego nie można zrobić poprzez jakąś decyzję administracyjną. To zrywamy konkordat, tak? Nie, konkordat w Polsce jest przeceniany. To jest umowa międzynarodowa, która ma niewielki wpływ w naszym kraju. Jesteśmy jedynym społeczeństwem, w którym co i rusz dyskutuje się w mediach na temat konkordatu. To ma, tego, mało kto go przeczytał. Tego nie ma. Tak, no to jest pewien mit. To jest ale absolutnie... to jest symboliczne. Tak, to jest symboliczne. Ale prawda? To też wymaga, to wynika z ogromnej niewiedzy. To znaczy, ja powiem coś mocnego, nie chcę nikogo obrazić, ale w Polsce mamy głęboki analfabetyzm religijny i on występuje tak wśród ludzi religijnych, jak i wśród ludzi niereligijnych. W związku z tym, w duchowieństwie też, jak rozumiem. W związku z tym, nie, to akurat tutaj przygotowanie teologiczne czy jest całkiem niezłe. Natomiast większość naszych medialnych, publicznych dyskusji o religii, o Kościele czy o tym mitycznym konkordacie nie ma kompletnie żadnego znaczenia, jest kompletnie bez sensu. To znaczy, ja często mówię tak, jeśli w Polsce chcemy przywrócić sensowność naszej debacie publicznej, to bardzo często dobrze byłoby, gdybyśmy w ogóle określili, o co się tak naprawdę spieramy.
ponieważ jest wiele mitów, jest wiele stereotypów, jest wiele niewiedzy, jest wiele analfabetyzmu religijnego, w związku z tym stajemy się takim intelektualnym zaściankiem, to znaczy toczą się dzisiaj w Europie czy w świecie naprawdę wielkie dyskusje dotyczące religii, państwa, wolności itd., itd. Natomiast my się w Polsce spieramy o konkordat. To jest konkretne. I o religię w szkołach. Dokładnie. W sytuacji, gdy mamy model europejski, że w 24 krajach na 27 jest religia w szkołach. I nikt tego nie kwestionuje w Niemczech, we Włoszech. Ale to chodzi o decyzje symboliczne przecież. No tak, ale co więcej, to znaczy, jeśli teraz zapytamy w Polsce nawet pani rozmówców, pani redaktor z podcastów, jak wyglądają europejskie modele nauczania religii w szkole, to znakomita większość po prostu ma tabula rasa, ma po prostu no, ciemność w głowie. No i z tej ciemności w umyśle no, niewiele może wynikać. I to jest straszne, to jest przerażające. W związku z tym szkoda, że nie prowadzimy rzetelnej debaty intelektualnej, a spieramy się o kwestie kompletnie marginalne, powtarzając takie zupełne no, androny czy frazesy. Frazesem jest to, że Kościół rządzi Polską? To jest mit, to jest frazes, ponieważ Kościół traci swoją władzę na dwóch poziomach. Traci bardzo znaczący wpływ, gdy chodzi o tę warstwę aksjologiczną, rozumienie praw wiary i moralności i tak dalej, czyli mamy postępującą dechrystianizację, sekularyzację czy ateizację, szczególnie młodego pokolenia, to znaczy coraz większa grupa ludzi w Polsce, nawet jeśli jeszcze praktykuje obrzędy religijne, to ma w swoich głowach niewiele wspólnego z religią katolicką. Ja to nazywam mentalną apostazją. Niewidzialna mentalna apostazja polskich katolików dotyczy kilku milionów. Czymś zupełnie marginalnym są apostazje formalne, które dotyczą kilkunastu tysięcy ludzi. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Także traci Kościół, gdy chodzi o ten wpływ instytucjonalny, to znaczy uważam, że będzie duży krach w najbliższych kilku czy kilkunastu latach, gdy dojdzie do władzy pokolenie dzisiejszych licealistów. Wówczas będzie głębokie także zakwestionowanie wpływu Kościoła katolickiego jako instytucji na życie polityczne czy społeczne. No a z drugiej strony Kościół rękami ultrakonserwatywnych prawników wprowadza takie ustawy, albo takie projekty ustaw, albo doprowadza do tego, że się Trybunał Konstytucyjny zajmuje tą kompromisową ustawą aborcyjną. Teraz przygotowywana jest ustawa dotycząca takiego rozmydlenia spraw rozwodowych, takiego przeciągania spraw rozwodowych. O tym mówią prawnicy Ordo Iuris. To są ludzie związani z Kościołem i to bardzo, bardzo bardzo ściśle. Tak, znowu. I o władza. Tak. Ktoś tego Ordo Iuris to jest sprawa w Polsce też przereklamowana. Podobne instytucje istnieją w wielu innych krajach. Gdy chodzi o Stany Zjednoczone, podobnych podmiotów liberalnych, konserwatywnych będzie. Trybunał Konstytucyjny to nie jest sprawa przereklamowana, księży, profesorze. No tak, ale. No, to oni. Tak. To znaczy, trzeba by tutaj znowu no, pomyśleć, jak do tego doszło. To jest ostatnich no, kilka lat polskiej polityki, ale ja powiem co innego. Znowu, z tym się nie zgadzam i o tym często mówię głośno. Coraz mniejszy wpływ na życie mieszkańców naszego kraju i całego świata zachodniego ma prawo. Także gdy chodzi o kwestie obyczajowe, moralne, takie jak małżeństwo, rodzina czy kwestia aborcji. Dlaczego? No ponieważ żyjemy coraz bardziej w świecie wirtualnym, w świecie internetu i ludzie układają sobie życie pomimo tego, że są takie czy inne regulacje prawne. No zauważmy, gdy chodzi o kwestię chociażby aborcji. No mamy aborcję chemiczną, prawda, która dokonała głębokiej rewolucji, gdy chodzi o różne formy nowoczesnego przerywania ciąży. No przecież
w wielu krajach tego rodzaju preparaty no, są po prostu dostępne w internecie prawie dla każdego. W związku z tym uważam, że te nasze spory dotyczące takich czy innych ustaw nie mają większego sensu. To znaczy sprawą 1000 razy ważniejszą jest spieranie się o to, w jaki sposób kształtować światopogląd, w jaki sposób oddziaływać na młode pokolenie, w jaki sposób przekazać młodemu pokoleniu pewną etykę czy pewne wartości, żeby oni mogli sobie poradzić, gdy przejmą już władzę w naszym kraju, także w naszym Kościele. Ale może taka władza, taka biowładza Kościołowi wystarczy, takie poczucie wpływu, poczucie tego, że ich ustawa została przepchnięta, wprowadzona. Tak, a to nie znaczy, ewangelizacja. Tak, to znaczy to ciągle sprawą tak, drugą ja, ja to dość często krytykuję, to znaczy taki bizantynizm czy triumfalizm. No. To znaczy, owszem, tak, będzie ciągle bardzo wielu duchownych w Polsce, którzy żyją w takim trochę bajecznym, wymyślonym przez siebie świecie, który już dawno minął. Czyli takie pouczanie zambony, takie traktowanie paternalistyczne społeczeństwa. Jest tu wiele rzeczy do zmiany, gdy chodzi szczególnie o takie bizantyjsko, bym powiedział, paternalistyczne podejście do życia społecznego. To może tylko taki jeden przykład. On się pojawił w rozmowie pani redaktor z panem senatorem Kamińskim, gdy chodzi o dożynki, ponieważ uważam, że w tej rozmowie senator Kamiński świetnie zdiagnozował Polskę powiatową. Uważam, że w tej warstwie ta rozmowa jest ciekawa i cenna, ponieważ rzeczywiście ta Polska powiatowa tak wygląda, jak wyglądają dożynki, czyli uroczystości organizowane w parafiach wiejskich. Politycznie one są zdominowane przez PSL, przez lokalnych wójtów czy burmistrzów. Do jednego powiatu zawsze przyjeżdża prezydent? Jest... No tak, ale to jest akurat, uważam, niewielki problem. Jest, uważam, miejsce na narodowe dożynki. I tutaj akurat bym bronił takich narodowych uroczystości. Owszem, trzeba pomyśleć, jak one mają być robione, ale jest miejsce na takie narodowe dożynki. Natomiast jak wyglądają te lokalne, gdy mamy takie zblatowanie władzy kościelnej z władzą świecką. I uważam, że podczas lokalnych dożynek te wszystkie patologie tych relacji Kościół-państwo czy Kościół-samorząd widać jak na dłoni. I dość często jeszcze będzie wręcz takie pouczanie z ambony przez niektórych duchownych, lokalnych, radnych czy samorządowców. A trochę wiem to też jakby z mojego doświadczenia, ponieważ jeden z moich braci był burmistrzem w jednym z miasteczek na Mazowszu. Także wiem to, jak to wyglądało trochę tak od kuchni, z perspektywy mojego brata jako burmistrza. Z panem wójtem a plebanem, jak to było? No, dokładnie tak. Także to tak, ta Polska powiatowa w dużym stopniu ciągle tak funkcjonuje, ale to no, się... Burmistrzowie i prezydenci w wielu samorządach mówią wprost, tu rządzi biskup, tu rządzi proboszcz. Ja mam rolę drugoplanową i to mówią oczywiście nie do publicznych wypowiedzi do radia czy telewizji, tylko w kuluarowych rozmowach. Przyznają się do tego, że większą władzę nad ludem, nad społeczeństwem ma Kościół, księże, profesorze. W sensie oddziaływania społecznego, zachęcania do wyborów, czy wskazywania osób, które powinny... Polityczna władza. Tak, absolutnie, to jest władza polityczna, tylko... Ona wynika z przyzwyczajeń z ostatnich kilkudziesięciu lat, bo zawsze tak było, gdy chodzi o Polskę, przynajmniej od czasu stanu wojennego. I z tego dygania, o którym księdzu powiedziałam. No ponieważ wiele rzeczy w Polsce załatwiano na plebaniach, gdy chodzi o ustalenia
między radnymi, prezydentami miast. Sam ksiądz powiedział, stolicą Polski była parafia świętej Brygidy, księdza Jankowskiego. No w stanie wojennym plebania parafii świętej Brygidy była no tą stolicą Polski, gdy chodzi o przyjmowanie delegacji zagranicznych, gdy chodzi o panią premier Margaret Thatcher i wielu innych wybitnych przedstawicieli polityki. Chcemy lepiej rozumieć także obecną Polskę, skąd to się wszystko wzięło, no to popatrzmy na te wszystkie patologie, które miały miejsce w Trójmieście, w Gdańsku, czy gdy chodzi o plebanię parafii świętej Brygidy, gdy chodzi o księdza prałata Henryka Jankowskiego, gdy chodzi o jego pedofilię, czy gdy chodzi o jego wykorzystywanie seksualne nieletnich, gdy chodzi o pełną wiedzę wszystkich ludzi prawicy, ludzi lewicy, duchownych, polityków, dziennikarzy. No wszyscy o wszystkim wiedzieli. Omerta była całkowita. Co więcej, po śmierci jeszcze został zawiązany komitet organizacyjny, żeby wybudować księdzu Jankowskiemu pomnik. W związku z tym, jeśli chcemy lepiej Polskę rozumieć, no to popatrzmy na Trójmiasto na przestrzeni ostatnich przynajmniej 40 lat. Ja często używam takiej metafory, że sprawa księdza prałata Henryka Jankowskiego i wybudowanie pomnika po śmierci tej postaci, to jest takie wielkie zwierciadło, wielkie lustro, w którym się spokojnie powinna przeglądać cała Polska. I w pewnym sensie spokojnie. Szkoda, w pewnym sensie szkoda, że ten pomnik zburzono. To znaczy dobrze, że go zburzono, gdy chodzi o ofiary pedofilii. Natomiast źle, że tego lustra nie ma, ponieważ gdyby to lustro stało, to byśmy mogli w różnych debatach medialnych do tego lustra się odwoływać. Popatrzmy na ten pomnik, spróbujmy się w tym pomniku przejrzeć jako naród, jako społeczeństwo, jako Kościół katolicki, czy jako wyznawcy tej czy innej religii w naszym kraju. Kiedy pytam polityków wywodzących się z Gdańska o prałata Jankowskiego, zawsze mówią, nic nie wiedzieliśmy. Nic nie wiedzieliśmy, pani Magdo. Nic nie wiedzieliśmy. Patrzą mi w oczy i mówią, nic nie wiedzieliśmy. Ja przypomnę tylko, że z Gdańska wywodzi się prezydent, mieszka tam prezydent Lech Wałęsa, wywodzi się wieloletni premier, przewodniczący Donald Tusk, wywodzi się marszałek Borusewicz, wywodzi się świętej pamięci Paweł Adamowicz, który mówił o tym, że był przyjacielem księdza Jankowskiego. Wywodzi się wielu polityków. Tam powstała Platforma Obywatelska, tak. To tam w hali Oliwii zawiązano Platformę Obywatelską. Co więcej, Donald Tusk jest katolikiem, mówi publicznie o swojej przynależności konfesyjnej. Zawarł ślub katolicki, przywilej, że ten ślub został pobłogosławiony przez arcybiskupa Tadeusza Gosłowskiego. W związku z tym można powiedzieć, że pan Donald Tusk jest no, wybitnym przedstawicielem Kościoła katolickiego w naszym kraju, z ogromną wiedzą także na temat Kościoła katolickiego. Jest członkiem archidiecezji gdańskiej. No, to jest pytanie do pana Donalda Tuska, co wiedział w latach 80. czy 90. i co z tym zrobił, no ponieważ mamy dzisiaj krach polskiego katolicyzmu i nie ma winnych tak naprawdę. To znaczy wszyscy udają, że o niczym nie wiedzieli i podobnie też no, mówią podczas tych rozmów w ramach Rzeczpospolitej Kościelnej rozmówcy, pani redaktor, na przykład prezydent Aleksander Kwaśniewski no, potwierdza w roku 2021, że niczego wcześniej nie wiedział, gdy chodzi o arcybiskupa Leszka Sławoja Głudzia. No, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. No, ja miałem szeroką wiedzę już na początku lat 90. w Rzymie od moich kolegów księży, którzy przyjeżdżali na studia z Polski i no dość często w sposób barwny i wyczerpujący opowiadano o różnego rodzaju... O jego biesiadach. O jego tak, biesiadach, o tym jak traktuje swoich podwładnych. To były rzeczy kompletnie szokujące, ale ja powiem coś takiego bardzo ważnego, to znaczy ja o tym często gdzieś też no, piszę w różnych moich tekstach. Omerta jest cechą wszystkich społeczeństw.
Jeśli wiemy, że omerta była możliwa w krajach demokratycznych, takich jak Niemcy, Stany Zjednoczone czy Irlandia, gdy chodzi o kwestie kościelne, gdy chodzi o krycie pedofilii czy innych skandali obyczajowych, no to cóż dopiero w społeczeństwie komunistycznym czy postkomunistycznym, jakim była czy ciągle jest Polska, z naszą mentalnością homo sovieticus, z naszą hipokryzją, z naszą skłonnością do kombinowania czy ukrywania różnych rzeczy, żeby się nie wychylać i tak dalej. W związku z tym poziom omerty jest i był w naszym kraju o wiele głębszy niż omerta, która była czy jest wśród Amerykanów czy Brytyjczyków. No, ja podam taki spektakularny przykład omerty, gdy chodzi o Poznań i Wojciecha Krolopa. 40 lat... Dyrygent... Tak, chóru... Twórca tak, chóru Chłopięcego Słowiki. No, cały Poznań wiedział, że Wojciech Krolop i jego kumple to są pedofile. I gwałcą dzieci. Którzy gwałcą chłopców z chóru. I pomimo tej wiedzy... Rodzice, wiedząc o tym, że podsyłają swoje dzieci pedofilom, czynili to dla kasy, dla wyjazdów zagranicznych. Co więcej, dochodziło nawet do tego, że ktoś w swojej młodości był krzywdzony przez Krolopa, później zakładał rodzinę, miał swoje dzieci i je posyłał do Krolopa i do jego kumpli. Ta, która trwała 40 lat, była powszechna wiedza w Poznaniu, gdy chodzi o kręgi kościelne, dziennikarskie, polityczne czy biznesowe. Nikt nie pisnął słowem, dopiero pod koniec życia Wojciecha Krolopa, no to trochę pękło, ale... Marcin Kącki tak, jego książka Maestro, tak, to jest bardzo przejmująca książka. Uważam, że to jest takie też drugie lustro, w którym warto się przejrzeć. No, tacy jesteśmy znowu. Ale wszyscy wiedzieli w Poznaniu, bo jesteśmy przy Poznaniu, o arcybiskupie Pecu. Wszyscy wiedzieli. Wy też w Kościele musieliście wiedzieć. W tym roku mija 20 lat od jego dymisji i rezygnacji i mija 40 lat od jego nominacji z Rzymu do diecezji łomżyńskiej. Także mamy 12 lat, odkąd usiadł w pierwszym rzędzie na pogrzebie Lecha Kaczyńskiego. Ponieważ do dzisiaj zmarły arcybiskup Juliusz Pec jest osobą niewinną, nie miał żadnego procesu kościelnego, żadnego procesu cywilnego czy karnego. I może się mylę, ale wydaje mi się, że nie został wszczęty żaden proces już po jego śmierci. W związku z tym, no to jest pytanie, jak sobie wyobrażamy najbliższą przyszłość, ponieważ ja nazywam tę aferę aferą matką, tak jak gdy chodzi o trzecią RP mówimy, że afera FOS to jest ta afera matka, także gdy chodzi o kręgi kościelne, taką aferą matką jest sprawa arcybiskupa. Wtedy zaczął się upadek kościoła w Polsce? Nie, to znaczy w tej sprawie widać wyraźnie, co Kościół katolicki na poziomie Watykanu, czy Polski, czy świata, no doprowadza do głębokiego krachu. Mamy wypowiedź z roku 2019 pana Marcina Przeciszewskiego, prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej, no, który publicznie w obecności prymasa Polski Wojciecha Polaka we Wrocławiu powiedział, że o skłonnościach arcybiskupa Juliusza Peca wiedział Watykan przed jego nominacją do Łomży w roku 1982. No, ta wypowiedź publiczna, nagrana, medialnie dostępna, nie została do dzisiaj zdementowana. Być może warto zapytać pana Marcina Przeciszewskiego o szczegóły, bo to jest, uważam, niezwykle ważna informacja, która nam trochę odsłania kulisy pewnych ważnych spraw, które rzutują na Kościół katolicki w Polsce i także na to połączenie Kościoła i polskiej polityki. Ja osobiście nazywam tę aferę, to jest moja prywatna nazwa, taką aferą matką, gdy chodzi o kwestie kościelne, ponieważ w tej aferze, jak w zwierciadle, widać różne procesy,
widać pewne mechanizmy strukturalne, gdy chodzi o Kościół katolicki w Polsce, gdy chodzi o Watykan. Także ta afera jest aferą matką, tak jak w trzeciej RP mówimy o aferze Foss jako aferze matce wszystkich innych afer. Przypomnijmy, arcybiskup Pec nigdy nie oskarżony, nigdy nie ukarany. Tak, natomiast jest druga historia, która przekracza wszystkie inne, gdy chodzi o taki wymiar, powiem bardzo tak górnolotnie, wręcz dziejowy czy historyczny. To jest sprawa arcybiskupa Janusza Bolonka. Dlaczego używam tak wielkich słów, nazywając tę sprawę sprawą dziejową czy wręcz historyczną? Ponieważ ta sprawa dotyczy naszych dziejów, gdy chodzi o rok 80-81 i gdy chodzi o naszego być może największego bohatera narodowego z ostatnich może nawet stuleci, gdy chodzi o wpływ na dzieje świata, to jest kwestia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, obecnie generała. Mamy film Jack Strong o działalności Kuklińskiego, w jaki sposób być może jego współpraca z Centralną Agencją Wywiadowczą przyczyniła się do tego, że nie wybuchła trzecia wojna światowa już w tym wymiarze atomowym. No, o tym mamy dzisiaj wiele książek czy wiele artykułów. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tej postaci i tego, co uczynił Kukliński dla Polski czy dla świata, ryzykując swoje życie czy życie swojej rodziny. Gdzie Kościół? Tak, i w tym filmie Jack Strong jest scena, która pokazuje końcówkę roku 81, gdy chodzi o już przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i wówczas przylatuje do Watykanu szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, Casey, żeby przeprowadzić rozmowę z Janem Pawłem II, informując go o wiedzy Centralnej Agencji Informacyjnej, Centralnej Agencji Wywiadowczej, CIA, i władz w Waszyngtonie, prezydenta już wtedy Ronalda Reagana, że niebawem będzie wprowadzony stan wojenny. No i w tym filmie Jack Strong wyraźnie widać, że towarzyszy w tej rozmowie tłumacz, że jest tłumacz ze strony także Jana Pawła II, ponieważ Jan Paweł II rozumiał język angielski, czy mówił, natomiast to była zbyt ważna rozmowa, żeby nie było tłumacza. W związku z tym tłumacz Polak uczestniczy i po zakończeniu tej rozmowy przekazuje szyfrogramem informację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, a Warszawa informuje Kreml, że w najbliższym otoczeniu władz partyjnych, wojskowych w Polsce, także gdy chodzi o generalicję Układu Warszawskiego, jest kret, że zostaliśmy zdradzeni, że jest ktoś, kto przekazuje informacje Centralnej Agencji Wywiadowczej, CIA. Kim był tym kret, kim był ten kret? No wiemy, że to był pułkownik Ryszard Kukliński. Natomiast tym tłumaczem, który przekazał informację do Warszawy, był arcybiskup Janusz Bolonek i tę informację w mediach mamy ogólnie dostępną, potwierdzoną przez historyka profesora Sławomira Cęckiewicza. Nikt tej informacji do dzisiaj nie zakwestionował, nikt jej nie podważył. Ona jest ogólnie dostępna
na wielu portalach lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych. Okazuje się, że Janusz Bem wywiadu cywilnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o pseudonimie Lamos i o wielu rzeczach dotyczących Watykanu informował polski wywiad, a polski wywiad dzielił się tymi informacjami Z Kremlem, ponieważ taka była zasada w bloku wschodnim, że służby się nawzajem wymieniały informacjami. Kilka lat temu arcybiskup Bolonek umarł, został pochowany z watykańskimi, z kościelnymi honorami. Tak, to znaczy mamy tutaj jeszcze kilka takich innych perełek, to znaczy najpierw został w dość takim szybkim tempie zwolniony z funkcji nuncjusza w Bułgarii. Nie wiem, czy to miało związek z filmem Jack Strong. Tego nikt nie sprawdzał, ale te dwa wydarzenia przynajmniej czasowo się spotkały. No i później był taki, można powiedzieć, spektakularny, wielki pogrzeb arcybiskupa Janusza Bolonka z udziałem wielu biskupów. O tym szeroko informowały media kościelne, czy także media ogólnopolskie, niekościelne. I to jest, uważam, no, kamyczek do ogródka państwa jako dziennikarzy, że podczas tych bardzo licznych sprawozdań, relacji z podniosłych uroczystości pogrzebowych, nikt się nie zająknął jednym słowem, że najprawdopodobniej jest tak, że to jest ten człowiek, który zdradził naszego największego bohatera narodowego, jakim był pułkownik Ryszard Kukliński. Ja mówię tutaj bardzo mocno, ponieważ to jest dla mnie sprawa rzeczywiście narodowa, czy wręcz dziejowa. Jeśli od 25 stuleci analizujemy Antygonę Sofoklesa, jeśli od ponad 100 lat, czy prawie 200 analizujemy dzieła Fiodora Dostojewskiego, czy jeśli sięgamy do wielu innych greckich czy rzymskich tragedii, to uważam, że to jest nic, co w nich znajdujemy, no, w porównaniu z Ryszard Kukliński i Janusz Bolonek. I Karol Wojtyła, ten trzeci. To jest oczywiście moment, kiedy Kościołem katolickim rządził polski papież. I to był czas naszego festiwalu Solidarności, gdy byliśmy wówczas na ustach tak naprawdę całego świata. I to jest pytanie, co z tych wielkich kart historii zostanie, bo jeśli tego nie zaczniemy oczyszczać, jeśli nie zaczniemy oddzielać dobra od zła, ziarna od plew, to pokolenia, które przyjdą po nas i odkryją te wszystkie skandaliczne historie, to być może wówczas wrzucą do kosza tak naprawdę wszystko, nie rozróżniając i nie szukając już prawdy historycznej, jak to było. W związku z tym ja powiem bardzo mocno, to, o czym teraz mówimy, to jest sprawa narodowa. To jest sprawa narodowa. Jeśli nie będziemy wychodzić z tego kłamstwa, w którym żyjemy, jeśli nie będziemy podwyższać naszego takiego społecznego poziomu życia moralnego, to grozi nam taki głęboki krach aksjologiczny i że te pokolenia, które przyjdą po nas, będą naprawdę wprowadzać jakąś taką, no, głęboką anarchię moralną. To znaczy, że będą naprawdę burzyć to, co zastaną. I to jest wątek, który podjął we wcześniejszej pani rozmowie w ramach Rzeczpospolitej Kościelnej pan senator Kamiński, mówiąc o tym przechyleniu wahadła. To jest dość ciekawy wątek. Mówi senator Kamiński, że Polska w najbliższych dziesięcioleciach, gdy chodzi o kwestie kościelne, będzie bardziej Irlandią niż Włochami. I niestety chyba ma rację senator Kamiński. To znaczy na dzisiaj wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią nam, że nastąpi to wychylenie wahadła i że koniec to... Koniec kościoła, bo Irlandia to jest w zasadzie... To znaczy w tej wersji, jaką mamy, gdy chodzi o instytucję taką triumfalistyczną, bogatą, silną, tak, najprawdopodobniej nastąpi demontaż tego kształtu instytucji. Co więcej, nie trzeba daleko czekać. Już dzisiaj następuje ten demontaż na poziomie klasztorów czy
seminariów, czyli zamykanie seminariów zakonnych, łączenie seminariów diecezjalnych, brak kadry kościelnej, ponieważ już następuje coraz częściej łączenie małych parafii czy zamykanie. Ja często mówię tak trochę prowokacyjnie, to znaczy no, albo będzie krach, albo będziemy importować księży katolickich z Afryki, bo tam mamy ciągle bardzo liczne powołania. W związku z tym no, będziemy mieć do wyboru albo zamykanie parafii, albo będziemy mieć wprowadzone kapłaństwo kobiet w Niemczech i wszystkich osób nieheteronormatywnych w kościele, bądź też będziemy zapraszać do pracy w naszym kościele zakonników, szczególnie z Afryki bądź z Indii, tak jak to dzisiaj czynią chociażby w Austrii czy w Niemczech. Ale jak księdza profesora słucham i ksiądz mówi o tym, że wszyscy wiedzieli, na przykład w kontekście księdza Jankowskiego, politycy wiedzieli, ci ludzie, którzy są teraz na pierwszych stronach gazet, którzy przez lata rządzili Polską, i zaraz ksiądz mówi o kryzysie Kościoła, to tak jakby oni byli winni, jakby ksiądz szukał tych, którzy nie powiedzieli o tym, co wiedzieli, a nie sam Kościół, bo w Kościele i tak się źle dzieje, i tak się źle dzieje od lat, i tak dochodzi do rozmaitych nadużyć i wewnątrz, i w zaangażowaniu osób z zewnątrz. Tak, ja dzisiaj mówię o tym. Wini ksiądz jest, czy nie? Ja widzę, ale powiem jeszcze coś, myślę, bardzo ciekawego. Otóż dzisiaj mówię o tych dramatycznych sprawach bez emocji. Może to jest niewłaściwe, ale że tak powiem, swoje jakby wycierpiałem 20 czy kilkanaście lat temu, i gdybyśmy rozmawiali o tym 15 czy 20 lat temu, to ta rozmowa byłaby o wiele bardziej dramatyczna. Natomiast przez lata nauczyłem się takiego chłodnego patrzenia na to, co się dzieje, i ze swej strony zrobiłem tyle, ile mogłem, żeby do pewnych skandali nie dopuścić, bądź tam, gdzie te skandale były, żeby reagować. I taka ważna, myślę, informacja. Otóż dla mnie takie odsłonięcie kurtyny, gdy chodzi o Kościół katolicki w Polsce, to jest końcówka ubiegłego wieku i początek obecnego stulecia, czyli rok 99 czy 2000. W tym okresie wyrabiam sobie zdanie na temat głębokiego kryzysu moralnego Kościoła katolickiego w Polsce. Co więcej, wówczas zauważam, że to, o czym słuchałem w Londynie na początku lat 90., to, o czym dyskutowałem w Niemczech z Niemcami w pierwszej połowie lat 90., czy to, o czym rozmawiałem z Amerykanami, gdy chodzi o ich katolicyzm, że to wszystko jest w równie przerażającym stopniu w Polsce. I zacząłem mówić nie tylko głośno wśród duchownych, których znałem, ale także mając tę moją taką, można powiedzieć, nutkę polityczną w sobie i znając różnych polityków, może nie z pierwszych stron gazet, ale czy parlamentarzystów, czy ministrów, czy lokalnych działaczy różnych partii, szczerze w prywatnych rozmowach mówiłem, co się dzieje, do czego to nas może doprowadzić, czy chcemy mieć także w Polsce drugą Irlandię. To mówiłem 20 lat temu do przedstawicieli ówczesnego AWS-u, do później przedstawicieli SLD, do przedstawicieli wówczas jeszcze Unii Wolności, czy później Platformy Obywatelskiej, gdy chodzi później o Porozumienie Centrum. To znaczy sprawiedliwie, że tak powiem, dzieliłem się tą wiedzą z przedstawicielami wszystkich ugrupowań politycznych na poziomie ministrów, samorządowców, radnych, wójtów. I mówię to bardzo odpowiedzialnie, że z tej dużej grupy moich rozmówców kompletnie nikogo to nie interesowało. Słuchali, a nie słyszeli. Zmieniali temat, uważali, że to jest temat przesadzony, że jakoś to będzie. Tylko byli tylko wariat. No, że przesadza, że po co się narażać, zostaw to, bo ci życie zniszczą, nie zadzieraj. To, co jest, uważam, najgorsze moralnie,
To jest taki do bólu koniunkturalizm. Tych moich rozmówców czy polityków, samorządowców na różnych poziomach, działaczy społecznych. Dlaczego? Ponieważ w tamtym czasie, ale także i dzisiaj, nikt nie chce narażać się lokalnym biskupom czy proboszczom. Lepiej jest być zaproszonym na obiad imieninowy do księdza biskupa, do pałacu. Arcybiskupa Głudzia. Tak. Ale także do wielu innych rezydencji biskupich. Lepiej być zaproszonym na jakąś uroczystość kościelną i być pozdrowionym z ambony przez księdza biskupa, prałata, infułata czy kanonika. Lepiej być zaproszonym na jakąś kawę czy na jakąś konferencję do pałacu biskupiego. No bo zawsze to dobrze jest przyjęte, lokalnie jest to dobrze odebrane. W związku z tym w Polsce wszyscy, czy prawie wszyscy przedstawiciele różnych opcji politycznych, władzy politycznej czy samorządowej, szukają tych, można powiedzieć, dobrych relacji czy dobrych kontaktów. Jest to naganne moralnie z mojej strony, ponieważ ja to bardzo mocno oceniam, ponieważ to uniemożliwia jakąkolwiek reakcję tych ludzi w kontekście jakichkolwiek skandali. To znaczy mogą być, nie wiem, jakie skandale na przykład w Caritasie, bo czasami są, prawda, jakieś finansowe. No media piszą o różnych, że tak powiem, aferach w Caritasie. Nie mówiąc o pedofilii, czy różnego rodzaju gdzieś tam przekrętach, prawda, czy lokalnych skandalach obyczajowych w tej czy innej parafii. Proszę zauważyć, był tam zaangażowany w tę sprawę chociażby Jarosław Gowin, były tak. poseł, czy były, znaczy obecny poseł, czy były minister, prawda? Znajdziemy jeszcze gdzieś polityków radykalnej lewicy, którzy w ramach swojego często antyklerykalizmu pewne rzeczy nagłaśniają. Ale to jest margines. Natomiast to jest pytanie, gdzie natomiast byli... ci z PSU, ale to, z Platformy, ale nie, z PiSu, z ja powiem inaczej. AWS-u, ja powiem inaczej. Nie reagują. Ostatnio miałem przyjemność wziąć udział w programie pani Moniki Olejnik Kropka na dni i tam użyłem trochę z taką emfazą wyrażenia możni tego świata, mówiąc o politykach, członka Kościoła katolickiego. No na Boga, gdzie byli i gdzie są w Polsce możni tego świata, politycy, członkowie Kościoła katolickiego, mający pełną wiedzę na temat różnego rodzaju skandali, które prowadzą do demontażu Kościoła katolickiego. Wiedzą, że bez Kościoła wyborów nie wygrają księże. Dokładnie profesorzy. Tak, ależ to jest czysty, merkantylny sposób myślenia, to znaczy to wszystko jest powodowane tym, że w Polsce trudno wygrać wybory lokalne, czy trudno mieć zwycięstwo lokalnego działacza Platformy, PiSu, PSL-u, czy nawet Nowej Lewicy, jeśli będzie konflikt lokalny z władzami kościelnymi. Z proboszczem. No, czy z biskupem, czy z jakimś innym prałatem, czy infułatem. W związku z tym czysto merkantylne podejście prowadzi polskich polityków czy samorządowców do takiej oto sytuacji, że nikt z nich nie piśnie słowem, widząc nie wiem jakie skandale. W związku z tym doszliśmy do sytuacji, że mamy głęboką ateizację młodego pokolenia, natomiast najbardziej przejmuje to, co myślę warto powiedzieć, to znaczy rok ubiegły, 2021, i krach powołań kapłańskich i zakonnych w Polsce. Mamy w Polsce około 30 seminariów zakonnych i około 40 diecezjalnych. Do tych 30 zakonnych aż do 19 nikt nie wstąpił. Zero. Zero. Czyli do 19 seminariów zakonnych na 30 w roku ubiegłym nie wstąpił ani jeden nowy kandydat. A ksiądz jak wstępował do seminarium, to ile było? Tak, ale właśnie, bo to było diecezjalne i było trochę lepiej w roku ubiegłym, ale też do 4 nikt nie wstąpił na 40, a do kilku jeden bądź dwóch.
Czyli to prowadzi do sytuacji, że gdy ja byłem w latach 86-92 w Płocku w wyższym seminarium duchownym, to wówczas w tym seminarium było prawie 200 kleryków na 6 rocznikach. I jeszcze było dodatkowo niższe seminarium, czyli liceum ogólnokształcące męskie, które przygotowywało do tego wyższego seminarium, tam było 100. Natomiast dzisiaj w Płocku zostało skasowane całkowicie niższe seminarium duchowne, nie ma go w ogóle. Natomiast w tym wyższym seminarium, już na 7 rocznikach, bo jest teraz 7, a nie 6, zostało raptem około 20 kleryków. No to nam pokazuje skalę dramatu, z jakim zmaga się Kościół katolicki w Polsce. A ksiądz zaprzestał już mówić tym samorządowcom, politykom, bo przecież pojawiają się nowi. Zareagujcie, tu jest zło. Od kilku lat absolutnie tych tematów nie podejmuję, natomiast mówię o tym publicznie w moich wywiadach radiowych, prasowych czy telewizyjnych. Natomiast gdy chodzi o takie relacje prywatne, poddałem się tak naprawdę prawie 10 lat temu, stwierdzając, że to nie ma żadnego sensu. Dziękuję bardzo, księże profesorze. To była Rzeczpospolita Kościelna, Magdalena Rigamonti i ksiądz profesor Andrzej Kubyliński. Pokój i dobro. Wszystkiego dobrego. Rzeczpospolita Kościelna. Zaprasza Magdalena Rigamonti.